Cześć, witam na Garage Make Zone, nasz trzeci odcinek. Dzisiaj zajmiemy się czymś, co w języku angielskim nazywa się hardware hack. A gdybym miał ten termin tłumaczyć na język polski, to zmiana zastosowania czy rozszerzenie możliwości już istniejącego urządzenia. I dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie laminator. Laminator to jest takie urządzonko, które pozwala na pokrycie cieniutką warstwą przeźroczystego plastiku dokumentów. Każdy się z tym spotkał, każdy taki dokument zalaminowany widział. Kiedyś laminowało się starego typu prawa jazdy. Młodsi widzowie już tego pewnie nie pamiętają. A my dostosujemy sobie ten laminator do naszych potrzeb warsztatowych. Dostosujemy go tak, aby nadawał się do wykonania obwodów drukowanych metodą termotransferu. Metoda termotransferu polega na przeniesieniu za pomocą wysokiej temperatury mozaiki ścieżek drukowanych na laminat szklany pokryty miedzią w celu uzyskania takiej oto ładnej mozaiczki na płytce drukowanej. Co nam będzie potrzebne? Przede wszystkim główny bohater naszego odcinka, laminator. Mi się to urządzenie udało stosunkowo tanio nabyć. Ważna uwaga, każde takie urządzenie, tańsze, droższe, niezależnie od typu i producenta, ma na opakowaniu oznaczenie, jakiego rodzaju laminat jest w stanie przepuścić przez rolki. To urządzenie przepuszcza 80 i 125 mikronów. Nas interesuje grubość 125 mikronów. Dlaczego? Dlatego, że tylko takie urządzenie gwarantuje, że taka płytka laminatu szklanego pogleczonego miedzią przejdzie przez nagrzewające się rolki. Kolejną potrzebną rzeczą będzie termostat. Termostat o temperaturze pracy 185 stopni Celsjusza, pracujący w układzie NC, normally closed, normalnie zamknięty, czyli przewodzący prąd do czasu osiągnięcia temperatury 185 stopni. Dlaczego taka duża wartość? Ale dlatego, że chcemy przenieść toner uprzednio nadrukowany na kartkę papieru na laminat. I aby to osiągnąć, musimy zwiększyć temperaturę pracy tego naszego laminatora. Silikonowa pasta termoprzewodząca. Ta pasta będzie nam potrzebna, żeby wyłożyć nią wnętrze plastikowej obudowy, w którą zamontujemy ten termostat. Śrubokręt krzyżowy, kombinerki, szczypciki boczne, malutkie. I to właściwie chyba wszystko. Zaczynamy rozkręcać nasze urządzenie. Odłączamy urządzenie od prądu. Mamy tutaj 5 śrubek. Po ich wykręceniu delikatnie otwieramy urządzenie, tak żeby nie rozerwać zainstalowanych w środku przewodów. To, co tu widzicie, to nasz termostat. Jego właśnie musimy wymienić. Każde takie urządzenie, niezależnie od typu, w jaki sposób ma zablokowany ten mechanizm grzejny. Jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. I musimy ten mechanizm grzejny uwolnić, ale niespecjalnie go rozbierać. Jak popatrzycie tutaj na bok, widać śrubki mocujące silnik i ich
Raczej nie należy ruszać. W naszym urządzeniu jest jedna śrubka tu na dole, która blokuje ten cały mechanizm przed wysunięciem. I my się jej teraz pozbędziemy. Ten nasz mechanizm uwolnić. Bez jego rozbierania. Śrubkę sobie wyciągniemy za chwileczkę. Mechanizm nam cały wychodzi. Bez zbędnych ceregieli. Nasza śrubka. I zabieramy się za wydobycie termostatu. Tu trzeba uważać, te przewody połączone razem powinny pozostać połączone. Delikatnie wysuwamy sobie je na bok. To w zasadzie wystarczy. Dwie blaszki zapewniające posuw na początku i na końcu. One są po obu stronach. Musimy je wyciągnąć. Ja je wymontuję na razie, żeby nie przeszkadzały. Odczepiam termostat. Tu sobie najlepiej pomóc kombinerkami. Mocno naciśnięte, przynajmniej w tym przypadku. I wysuwamy termostat na zewnątrz. On się przez tą szynę ładnie wysuwa. Musimy go całkowicie wymontować. Nasze urządzonko sobie na razie odłożymy na bok, żeby nie przeszkadzało. I ten termostat musimy jeszcze wydobyć z tej plastikowej obudowy. I po to będzie nam potrzebna silikonowa pasta, żeby uzupełnić to, co za chwileczkę wyciągniemy razem ze starym termostatem. Termostat sobie otwieramy, on tu dosyć łatwo wychodzi. Jedna część, druga część. I jak widzicie, pozostałości pasty. Teraz musimy przygotować nowy termostat. Te dwa termostaty różnią się troszeczkę od siebie. Ten termostat ma jeszcze mocowania, których musimy się niestety pozbyć. Najlepiej je odciąć, bo to są nam potrzebne szczypce boczne. Cieniutka blaszka bardzo łatwo to idzie. Przymierzymy. On się musi dać tak trochę wcisnąć, żeby nam nie wypadał sam. Teraz nasza pasta silikonowa. Sparujemy tutaj tą powierzchnię na szczycie. I wprowadzamy do środka obudowy. Wkładamy z powrotem. I cały ten czujnik musi wyglądać z powrotem w ten sposób. Wkładamy urządzonko z powrotem. Wsuwamy sobie teraz nasz termostat. Zakładamy zaciski. Wcześniej zdjęte
prowadnicę wsuwamy na miejsce. Blachy niestety muszą tu idealnie powchodzić. O. Wszystko mamy złożone z powrotem. Tutaj została taka widoczna szczelina. To przez nią właśnie ta nasza płytka potem przejeżdża. Ja mam tutaj jeszcze przełącznik, który muszę ustawić na miejsce. W przeciwnym razie nie będę miał możliwości regulowania tego do tych 125 mikronów. Można pomału zaczynać sprawdzać, czy to wszystko działa. Kontrolka redy zgasła, czyli następuje nagrzewanie. Dobrze, widać, że grzałka się tu nam zaczyna ładnie wygrzewać. Wszystko zaczyna ładnie pracować. Musimy założyć naszych 5 śrubek. Dobrze, urządzenie mamy złożone. Możemy je z powrotem podłączyć. Znowu załączamy grzanie. I teraz to już trzeba poczekać, aż ona nagrzeje się do tej właściwej temperatury. Ja w międzyczasie przygotuję wydruk z drukarki laserowej. Wydruk przygotowany. Docięty kawałek laminatu. Gąbka ścierna o gramaturze 150. Przecieramy tutaj ewentualne pozostałości po cięciu. I na koniec taki trik. To jest cleaner do tipsów. Kawałeczek ręcznika papierowego moczymy w tym cleanerze i odpuszczamy płytkę. Chodzi o to, żeby toner maksymalnie dobrze mógł przylec do powierzchni. Żeby tu nie było żadnych tłustych śladów po palcach. Odpuszczamy. Nasz laminator się już nagrzał. Układamy sobie wzór. Najlepiej zrobić to pod światło. Płyteczkę wprowadzamy do środka. I czekamy, aż wyjedzie z drugiej strony. Pięknie wprasowany materiał. Pozostawiamy do wystygnięcia. Laminator możemy sobie już odłączyć. Płytka przygotowana. I właściwie zostaje ostatni etap. Pozbycie się tej warstwy papieru. Ja użyłem zwykłego papieru, takiego jak używa się do kserokopiarek, do drukarek laserowych. Istnieje również metoda drukowania na papierze kredowym, gazetowym, katalogowym. Ja używam zwykłego papieru, działa. To za chwilę zobaczycie. To jest czysta woda, ma temperaturę mniej więcej 35 stopni. Im wyższa temperatura, do pewnego stopnia oczywiście, tym lepiej się to nam będzie rozpuszczało. Chciałbym, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda.
ten papier nasiąka, zaczyna być widać ścieżki pomalutku. Jak papier rozmoknie, będziemy mogli się go bardzo łatwo pozbyć. No i spróbujemy go teraz pomału usunąć. Tu sobie delikatnie zaczynamy pocierać. Papier się łuszczy. I spod spodu wychodzi tam ładnie mozaiczka ścieżek. Już na laminacie. Płytkę osuszamy i oto efekt. Tutaj widać nawet bardzo malutki napis. On ma może 1,5 mm. I on jest widoczny i po wytrawieniu tej płytki ten napis nadal tutaj będzie. Jak widzieliście, przebudowa laminatora to nic skomplikowanego. Mam nadzieję, że będziecie w stanie przeprowadzić taką przebudowę na własnych stołach warsztatowych i tym samym ułatwić sobie późniejszą pracę z elektroniką we własnych warsztatach. My wrócimy do tego tematu przynajmniej jeszcze raz. Wyposażymy sobie nasz laminator w sterowanie oparte o mikroprocesor. Pozostaje mi życzyć Wam udanych konstrukcji i zaprosić na nasze kolejne filmy. Do zobaczenia! Co w następnych odcinkach? Dzięki uprzejmości grupy facebookowej Majsterkowanie dla Każdego doszliśmy do wniosku, że następnymi tematami, którymi weźmiemy na warsztat, będzie budowa uniwersalnej maszyny CNC i drukarki 3D. Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za udział w ankiecie, czytanie naszych wpisów i oglądanie filmów. Zapraszamy na naszą stronę garage.main.eu, na Facebooka, Twittera i YouTube'a. Dziękujemy bardzo, zapraszamy!